witam. Co tydzień zdajemy relacje z budowy, opowiadając o powstających stropach. Ale czym w zasadzie jest ten strop? Jak powstaje i jaką spełnia funkcję? Spróbuję na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Nasz budynek oparty jest na konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, monolitycznej, płytowo-słupowej z usztywniającymi ścianami żelbetowymi. Posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Początki prac ze stropem zaczynamy od prac sielskich związanych z solidnym wykonaniem dyskowania. W skrócie wykonujemy formę. Następnie do prac przystępuje zbrojarz, który wykonuje zbrojenie stropu według projektu konstrukcji. Zbrojenie wykonywane jest z prętów stalowych żebrowanych. My na budowie stosujemy pręty prefabrykowane, które przyjeżdżają do nas jako gotowe elementy w odpowiednich formach. Po zakończonych pracach zbrojarza znów do pracy wkracza cieśla, wykonując tak zwaną obstawkę, czyli zamykamy formę po obwodzie. Ważną częścią jest przeprowadzenie odbioru z inspektorem. Po odbiorze pozytywnym przez inspektora przechodzimy do betonowania stropu odpowiednią klasą betonu. Ostatnim etapem jest pielęgnacja betonu, a następnie wymagany jest czas, w którym beton dojrzewa aż do uzyskania odpowiedniej wartości wytrzymałości. Strop jest bardzo ważnym elementem w konstrukcji nośnej budynku, dlatego tak ważne jest, aby w każdych etapach jego tworzenia wykonywać pracę zgodnie ze sztuką i ściśle z projektem konstrukcji. Myślę, że udało mi się odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Dziękuję, do zobaczenia.